każdy na pewno coś wie, nie? No, ale nie chcą powiedzieć, no to... Wydaje mi się, że w koło ludzie wszyscy wiedzą, kto zabił mojego męża, lecz boją się ujawnić prawdy. Dziś będziemy prosić Państwa o pomoc w ustaleniu sprawców dwóch mordów w Małopolsce. W 2002 roku zamordowano mężczyznę w wieku ponad 35 lat o nieustalonej do tej pory tożsamości z charakterystycznym tatuażem przedstawiającym kolorową papugę. Drugiej zbrodni dokonano w grudniu 2005 roku, a jej ofiarą był mieszkaniec Zębu koło Zakopanego, 30-letni Andrzej Karpiel. Dobry wieczór, Michał Fajbusiewicz, magazyn kryminalny 997. Jak zwykle z policyjnymi specjalistami tu w łódzkim studiu czekam na informacje od Państwa w sprawach, które dzisiaj przedstawimy. Zapowiadano tydzień temu wstrząsającą sprawę dotyczącą zabójstwa dwóch biznesmenów ze Szczecina, Stanisława Bieja i Jerzego Ornowskiego. Przedstawię Państwu za dwa tygodnie, 15 marca. A rozpocząć chcę od bardzo skomplikowanej i tajemniczej sprawy z Krakowa. Skomplikowanej, bowiem mamy do czynienia z zabójstwem, ale nie wiemy, kim jest zamordowany. Policja ustaliła tylko, że mężczyzna może mieć od 35 do 50 lat, wzrost około 170 cm, ale co najważniejsze, ów zamordowany miał tatuaż na prawej ręce, kolorową papugę wielkości 10 centymetrów. Policja podejrzewa, że ten tatuaż mógł być zrobiony w więzieniu. Słuchaj, jedziemy. Co jest? Trupa znaleźli. W rzece Młynówce. W hucie. Co jeszcze mamy? No masz wiek 35-50, mniej więcej, bez dokumentów. 14 sierpnia 2002 roku krakowska policja otrzymała anonimowy telefon o zwłokach mężczyzny w rzece Młynówka w Nowej Hucie przy ulicy Kocmyrzowskiej, nieopodal stacji benzynowej przy ulicy Bulwarowej. Wiemy, kto to jest? Na razie nic nie wiadomo, żadnych dokumentów. Jakieś ślady, rany postrzałowe? Na pierwszy rzut oka nic nie widać. Musimy poczekać na sekcję. Jak tam, mamy już coś ciekawego? Na pierwszy rzut oka, no to... Zgon nastąpił na skutek pobicia. Widzisz, rany tłuczone, połamane żebra. Jakieś cechy charakterystyczne? Więcej będę wiedział, jak go rozkroję. Na z charakterystycznych to dlatego ten tatuaż. Oprócz charakterystycznego tatuażu z kolorową papugą na prawej ręce nic więcej nie udało się ustalić. Najgorsze było to, że nieznane były personalia zamordowanego. Tatuaż mógł sugerować związki ofiary z krakowskim półświatkiem. Tam też policja szukała informacji. Psami nie gadam. Kiciu, albo się nauczysz gadać z psami, albo zadzwonię po chłopaków i przez miesiąc nie wyjdziesz na ulicę. To co, masz dzieci? Mama, bo co? To z czego je wykarmisz? Przyjrzyj się. Nie znam go. Co znaczy nie znam? Może się gdzieś kręci. No może się kręcił, nie wiem. Na Kocmyrzowskiej go widzieli. Co znaczy na Kocmyrzowskiej? Na Kocmyrzowskiej, po prostu. Idź stąd, bo nigdy przy tobie klienta nie znajdę. Przy ofierze znaleziono niewiele przedmiotów, ale jednym z nich był breloczek z nożyczkami z logo krakowskiego hotelu Forum. Tam policjanci skierowali swoje pierwsze kroki. Nie znam tego człowieka. Pierwszy raz go widzę. A breloczek? Breloczek każdy mógł, może mieć. Chyba z 10 tysięcy go wypuściliśmy. To taki nasz gadżet reklamowy. Każdy może mieć bez problemu. Rozumiem. Dziękuję. Policyjnym śledczym nie dawał spokoju tatuaż zamordowanego, owa charakterystyczna papuga na ręku. Jej zdjęcia przekazano do okolicznych zakładów karnych, aby obejrzeli je więzienni specjaliści
i ci, którzy odsiadują dłuższe wyroki, a więc ci, którzy kiedyś mogli zetknąć się z zamordowanym w więzieniu. I co, znaleźliście coś? Wysłałem tą papugę po wszystkich pierdlach. Klawisze sprawdzali i nie wiedzą, do kogo może należeć. Daliśmy wam zdjęcie tatuażu. Klasyczna papuga więzienna. Niemożliwe, żeby nikt jej nie rozpoznał. W więzieniu nie jest rejestrowana. Być może zrobił sobie w cywilu. Mijały tygodnie i miesiące, a policji niestety nie udawało się ustalić personaliów ofiary. Próbowano domniemywać chociaż motywu zbrodni i ewentualnego przebiegu zdarzenia. Wygląda na to, że jesteśmy w dupie. Spokojnie, panowie, zastanówmy się. Mamy gościa z tatuażem papugą. Po mojemu to on siedział w pierdlu, tylko go nie zarejestrował, jak mówi ten klawisz. Nie jest najważniejsze, że siedział w pierdlu. Najważniejszy jest motyw, a ten moim zdaniem jest nijaki. Najprawdopodobniej to jakiś bezdomny. Słuchajcie, a może on poznał jakąś tutejszą dupę? Kalinka, tego miejsca. Fajne miejsce wybrałaś, no, super. No, siebie. Romantycznie. A ja. Gwiazdy świecą. No. Super. Kalinka, będzie coś z tego dzisiaj? Z tymi łapami mi nie tak tutaj ze mną. Wyjmiemy po prostu i... Wiesz tam. Pójdziesz do mnie, Kalinka, co? Chyba, żeś zwariował, chłopie. Nie takie, ze mną takie numery. Takie fajne miejsce. No, zobaczysz, Tomasz przyjdzie, będziesz miał przystanek. Wiesz, od tego Tomasza to wiesz, o. Co mojego Tomasza? Co mojego Kalinka, Tomasza? Kalinka, nie pierdziel! Co mojego Tomasza? Super! Dobrze się bawicie? Wstał już, ludzie dzisiaj u ciebie? Trzeba tam pchać? Panowie, ale tam nic nie było. Myśmy tylko piwo wypili. Panowie, jak chcecie, ja mogę ją przeprosić. Przepraszać to będziesz, Bozie w niebie, frajerze jeden. Panowie. Co wy robicie? Przecież on jest nieprzytomny. Zamknij się, suko! Po sprawie. Po jakiej sprawie? Zabiłeś człowieka! Chodź, kobieto, na piwo. Brzmi logicznie. Ale do tej pory nic nie mamy. Ja bym powęszył po okolicy. Ja myślę, że... to ktoś stąd to zrobił. Panowie, najważniejsze w tej chwili to jest dowiedzieć się, kto to jest. No właśnie, to jest główny cel naszej publikacji. Zwykle, kiedy przedstawiamy zabójstwa, chcemy się dowiedzieć, kto jest zabójcą, bądź kim byli zabójcy, a tu mamy taką sprawę, która nie pierwszy raz trafia do naszego programu, kiedy mamy do czynienia z morderstwem, a nie wiemy, kim jest ofiara. Trudno mówić o motywie czy o sprawcach, nie wiedząc, kim jest ofiara, dlatego staramy się to ustalić. Natomiast sprawa jest o tyle trudna, że z wyglądu wydaje się, że mężczyzna mógł być osobą bezdomną, mógł nie pochodzić z Krakowa, mógł tam być po prostu czasowo, mógł być przypadkowo. Do chwili obecnej nie znalazła się żadna osoba, która by potrafiła wskazać, potwierdzić jego tożsamość. A co jeszcze o nim możemy powiedzieć? No poza tą bardzo charakterystyczną papugą, ja tu bardzo liczę oczywiście na ten tatuaż, że ktoś go rozpozna. Więźniowie też nas oglądają, to wiemy, więc jeśli ten trop wasz jest właściwy. Na ile on miał wzrostu? Czy nie można dokładnie ustalić wieku? Tylko taki duży przedział, 15 lat? W momencie, kiedy zwłoki mężczyzny zostały znalezione, były już w stanie rozkładu.
dlatego też ustalenie tego wieku dokładnego nie jest w tej chwili możliwe. Niewątpliwe jest, że mężczyzna miał około 172 cm wzrostu, krępa, sylwetka, ciemne włosy. Podejrzewamy, że przebywał w jakimś zakładzie karnym bądź areszcie śledczym. Bardzo możliwe, że nawet w Krakowie. Natomiast nie mamy w tej chwili żadnej osoby, która by potrafiła potwierdzić tożsamość tego mężczyzny. A jeśli chodzi o uzębienie, tu jakieś takie cechy charakterystyczne twarzy? Jeżeli chodzi o uzębienie, to można było zauważyć liczne braki w uzębieniu i ogólnie jego wygląd był dość, można powiedzieć, zaniedbany. Wszystko wskazywało na to, że jest to osoba bezdomna, mogąca się obracać w środowisku osób bezdomnych, nie, mogąca nie mieć stałego miejsca zamieszkania. Wydaje się, że najważniejsza w tej sprawie, w sprawie ustalenia personaliów tego zamordowanego mężczyzny, jest ta 10-centymetrowa kolorowa papuga, a właściwie tatuaż papugi, który znajdował się na prawej ręce zamordowanego. Ta dziewczyna zniknęła w niejasnych okolicznościach aż 7 lat temu. W tej sprawie z prośbą zwróciła się do nas, a zarazem też do państwa, śląska policja. Licząca dziś 30 lat Monika Selwet, tu na zdjęciu sprzed 7 lat, mieszkała w Żarkach, letnisku koło Myszkowa. Zniknęła w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach 3 września 2001 roku. Po zniknięciu mogła pracować w sklepie na terenie Wrocławia. Może ktoś z państwa wie, jaki jest los dziewczyny, gdzie przebywa, co robi. Telefony kontaktowe podajemy na planszach. Od czasu do czasu trafiają do naszego programu sprawy, kiedy to rodziny ofiar nie zgadzają się z ustaleniami prokuratury i policji dotyczącymi przyczyn niewyjaśnionych do końca okoliczności śmierci ich bliskich. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 22 grudnia 2005 roku o godzinie 16:55, zakopiańska policja otrzymała telefon z informacją, że przy drodze Nowe Bystre Słodyczki w stronę Dzianisza leży nieżywy mężczyzna. Początkowo sądzono, że jest to wypadek drogowy. Czołem. Co, wypadek? Jaki tam wypadek? Kości całe, zęby całe. Dostał jakimś obuchem w głowę i... Jak się nazywa? Andrzej Karpiel. Znalazł go jakiś turysta, jak jechał samochodem z nart, że leży w stanie agonalnym na drodze. Zadzwonił po karetkę. Dobra, to róbcie swoje, a my jedziemy do niego do domu. No, mnie to się wydaje, że to nie było potrącenie, nie? No, że zabójstwo. Dostał jednego ciosa i nie przeżył, nie? 30-letni Andrzej Karpiel mieszkał wraz ze swoją żoną i dzieckiem u teściów w Kościelisku. Pracował dorywczo. Proszę, niech się pani uspokoi. My wiemy, że to jest dla pani bardzo bolesne, ale jeżeli teraz nam odpowie pani na te wszystkie pytania, to tym szybciej złapiemy tego, co mu to zrobił. No to ja go rano jeszcze widziała i jak on na rynek jechał z kolegą i jeszcze obiad im gotowała. Nie, obiad, to ja muszę w domu, bo stara by mnie zarąbała. No, już jest gotowy. No, to ja czekam na zewnątrz. To było rano, o 6:30 ostatni raz wyszedł z domu. Pojechał z kolegą swoim Andrzejem na jarmark do Nowego Targu. Co ci z miasta przywieźli? Ty mi nic nie kupuj, tylko wracaj, synko. A buziaka na pożegnanie? Dziś ty pierunie jeden. No. Dzwonił jeszcze do mnie i mówił, że będzie za 15 minut i ja czekałam. O której godzinie mniej więcej dzwonił? Około 11 godziny do mnie zadzwonił, że już przyjeżdża. Lecz tego nie zrobił. I podejrzewam, że wrócił się do sklepu i tam spożywał alkohol. Dzień dobry. Dzień dobry. Policja. Wie pan, po co jesteśmy? No, trudno się nie domyśleć. A mówiłem mu, żeby wracał ze mną. Ale wiesz pan, młodość. Zaraz, ja czegoś nie czaję.
To nie pojechaliście razem? Przecież dzwonił do żony, mówił, że jedziecie razem. Mówiłem mu, żeby wracał, ale chlać mu się tak chciało. A do żony dzwonił. Mówił jej przez telefon. No za 15 minut będę. Ze Zdziśkiem wrócę, no 20. No naprawdę, będę. Kochanie, do zobaczenia w takim razie. Za 20 minut. Coś ty tam ty babi nie nagodo. Coś tam ty babi nie nagodo, że mieli iść do mnie na gorzałkę. Nie wiesz, jak nie z babami trzeba gadać. Nie denerwuj się. Poczekaj. No on był takim człowiekiem, jak taki, jakby, jak go koledzy napuszczą, to on ich słuchał. Taki był podatny na nich. Dziśu, jedź sam do domu. Ja z Józkiem jeszcze 15 minut zostaniemy, coś wypijemy jakieś jednemu. Wrócę później sam. Jędrek, wracaj ze mną, gdzie się będziesz szlajał. No jak potem wróci? Zostanę na noc najwyżej, no. Jedź. Chodź, chodź, Jędrek, chodź, bo czasu nie ma chyba. A tego Józefa, co poszedł z nim pić, to gdzie możemy znaleźć? No tam, o. Tam. Druga na lewo, ta chałupa. Dzień dobry. Witajcie. Jesteśmy z policji. A o co chodzi? Zastaliśmy pana Józefa. A no nie ma go. A możemy się rozejrzeć? Jak musicie. A tak po prawdzie to o co chodzi? Chcieliśmy rozmawiać z panem Józefem. No przecież mówię, że go nie ma. To, że nie ma, to my wiemy, ale gdzie on teraz jest? A poszedł. Jak przyszłam, to go obudziłam i poszedł. Zaraz, to pani przychodzi, a on wychodzi. No nie, ale jak mu powiedziałam, że Andrzeja zabili, a przecież oni razem tutaj pili. Zadzwoń natychmiast po techników i jak najszybciej załatw nakaz. Pani pozwoli, że my tutaj zaczekamy na Józka. A czekajcie, sir, czekajcie. Wyjaśnienia osób, które tego dnia towarzyszyły Karpielowi, nie były do końca jasne. Jednak nie było wątpliwości, że nim zginął, pił gdzieś bardzo dużo alkoholu. A co tu się dzieje? Pan Józef? No hej, od małej kości. Aspirant Grzywacz, policja. No dobra, co... A gdzieś ty był? Ty widzisz, co tu się nawyrabiało? Gdzieś widzę, co się dzieje, no nie wiem, o co chodzi, no. A wie pan, że znaleźliśmy zwłoki pana Andrzeja? Wiem, Maryśka mi powiedziała. Tak, Maryśka ci powiedziała? A może mu pomogłeś? Ale w czym za ją miał pomagać? No co wam głupoty opowiadał? Józuś, tak powiedz, jak było, jak na święty spowiedzi. Ale jaki spowiedzi? No nic nie było, no co mam powiedzieć, jak nic nie wiem, no. Co, pokłóciliście się, tak? Ale nie pokłóciliśmy się, panie, co z pan za głupoty gada. Walnąłeś go w głowę, a potem wyłożyłeś go na drodze, tak? Przyszliśmy do domu, siedliśmy se za stołem. Kończyliśmy już trzecią flaszkę. Ty! Kowboj! Widzę cię. By. Jeden jeszcze nikomu nie zaszkodził? Nie wiem. A dwa już nie jednemu pomogły. Na drugą łóżkę. O. Śpi, Jędrusz. Na drugą łóżkę. Idę do domu. Jak się za twoja babina dzisiaj zobaczy, jak cię wypierze po pysku, ruski miesiąc popamiętasz i trzy dni z łóżka nie wstanie. Rozumiesz to. Idę do domu. Prawdopodobnie miał pieniądze i był mocno pod wpływem alkoholu. Miał 4 promile we krwi. No i dokładnie nie wiemy, bo był u swojego kolegi, gdzie tam spożywał alkohol. Tam ostatni raz był widziany i ten kolega zeznał, że z nim pił alkohol. Tam się ślad urywał. No i wiecie panowie, no ja usnął i nagle wpada Maryśka, budzi mnie i mówi, że Jędrek leży zabity przy drodze. No to ja się zebrał, poszedłem, a już go nie było. No to Polo napiło, bo co ze mną robić, no. Tak? No tak, no. W takim razie czyją krew zabezpieczyliśmy na podłodze? A bo ja wiem, no wygląda jak moja, zaciąłek się psy goleniu. Na podłodze w przedpokoju.
O, ja nie wiem, no może wychodził z łazienki, kapło na podłogę, może się pies skalecył, przyleciał, nakrwawił. Maryśka, co ja do krew była tam? A bo ja to wiem. No, a bo ona to wie. Jak przyszła, to już była. My się dowiemy, czy to psiakę. No i co mamy? I biegły twierdzi, że biorąc pod uwagę obrażenia, to był wypadek drogowy. To co robimy? No nic, no musimy to oddać drogówce i tyle. Policyjne ustalenia dotyczące śmierci Andrzeja Karpiela zmieniły się diametralnie, kiedy w tej sprawie wypowiedział się biegły. Policja ma inną wersję, my mamy inną wersję. Ja myślę, że on mógł być zamordowany, bo czasem jak był pijany, mogło coś dojść na słowo. On może coś powiedział niestosownego, tamtemu się nie spodobało. No i uderzył go jakimś tępym narzędziem. Jaki wypadek? Co to? Samochód go zabił? Przecież go zabili tam... Ktoś go obuchem w łeb walnął. No co to jest w ogóle? Proszę panią, my naprawdę nie możemy nic zrobić z tą sprawą. To ma robić? Ja sama mam go szukać? To tamten, co go obił, to se osypki z przedajami z dwójką dzieci zostawili. Kto je wyzywi? Kto im ubranie da? Ja panią rozumiem, ale niestety sąd to sąd, prokurator to prokurator. Ta sprawa została już przekazana policji drogowej. Ja panu mówię, że go zabili. On tego dnia pił wódkę z Józefem i tam krew z mieszkaniu mieli przecie. Proszę panią, ale my bez zgody prokuratora z tą krwią nic nie możemy zrobić. Wy se tego prokuratora swojego... Wydaje mi się, że wkoło ludzie wszyscy wiedzą, kto zabił mojego męża, lecz boją się ujawnić prawdy, bo są zaszczuwani przez tego, kogo podejrzewamy i boją się reakcji tej osoby. Być może, że mamy tu do czynienia ze zmową milczenia, ale pierwsza sprawa to jest ta, że ustalenia prokuratury, no i właściwie wasze też policji, chociaż to decyzja prokuratury, że mamy do czynienia z wypadkiem drogowym. Rodzina się nie chce pogodzić z tą decyzją, no co jest oczywiste. Tak, rodzina nie godzi się z tą decyzją, a dla nas była to sprawa prowadzona właśnie w kierunku wypadku komunikacyjnego, dlatego że opinia z oględzin sądowo-lekarskich wykazała, że obrażenia, których ten człowiek doznał, to obrażenia spotykane u ofiar wypadków komunikacyjnych. Prosząc o opinię, zadaliśmy pytanie, w wyniku czego te obrażenia powstały i co było bezpośrednią przyczyną śmierci tego człowieka. I rzeczywiście bezpośrednią przyczyną śmierci były obrażenia czaszkowo-mózgowe, które powstały od zadziałania narzędzia o dużej powierzchni, o dużej sile. W tym konkretnym przypadku, jak wynika z opinii, mogło to być najechanie kołem pojazdu na głowę leżącego człowieka. A opowiedział niepotrzebne słowa albo coś innej. Reszta doszło do bitki, nie? Każdy na pewno to się wie, nie? No, ale nie chcą powiedzieć, no to... No, rodzina przedstawia znajomi inną wersję, ale to może nie jest aż tak w tym momencie ważne, jak to, że znaleziono ślady krwi u owego Józefa, u którego gościł tuż przed śmiercią. Czy zrobiono badania? Te badania coś wykazały? Tak, przeprowadzono badania. Początkowo trudno było przyjąć, w jakim kierunku pójdzie śledztwo, dlatego zabezpieczono bezpośrednio na miejscu, w którym ostatnio przebywał ten człowiek. Zabezpieczono ślady, zabezpieczono dowody rzeczowe. Została wykonana ekspertyza i te zabezpieczone ślady nie były krwią ludzką. Podejrzewam, że rodzina zamordowanego nie miałaby wątpliwości w tej sprawie żadnych, gdyby udało wam się ustalić sprawcę, powiedzmy, tego wypadku drogowego, jeśli taka kwalifikacja jest stuprocentowo pewna, bo państwo rozumieją, że macie taką pewność, podobnie jak prokuratura. Czy macie jeszcze jakieś wątpliwości? Tak, nie mamy wątpliwości i sprawa rzeczywiście prowadzona była w kierunku wypadku drogowego i została ona umorzona. Rzeczywiście nie ustalono osoby, która byłaby sprawcą tego wypadku. Pamiętamy wszyscy, że wtedy panowały bardzo trudne warunki atmosferyczne, były duże opady śniegu. Być może osoba, która kierowała pojazdem, mogła nie zauważyć leżącej osoby. Taka wersja również jest przyjmowana. Dlatego prosimy o osoby, które mają ewentualne informacje w tej sprawie, które mają jeszcze, znają jakieś inne okoliczności, które do tej pory nie pojawiły się w śledztwie, o kontakt z Zakopiańską Komendą Policji.
Za tydzień będę państwa prosił między innymi o pomoc w wyjaśnieniu tajemniczej zbrodni w Krakowie. Ofiarą zabójstwa był inspektor pożarnictwa Władysław Bańdo. Przypominam, spotykamy się w czwartek za tydzień wieczorem. Dzień dobry. Coś o nim wiemy? 76 lat. Mieszkał sam, znalazł go syn. A jak to się mogło stać? Na pierwszy rzut oka to uduszenie.